Sponsorem programu jest polska sieć sklepów Arhelan. www.arhelan.com.pl. Godzina 12, stadion w Międzychodzie, Jagiellonia Białystok przybyła tutaj w drodze do domu, by rozegrać swój ostatni sparring w ramach obozu przygotowawczego do nowego sezonu w Boszkowie. Przeciwnikiem żółto-czerwonych była Miś Legnica na szybkoskłady, w jakich wystąpiły oba zespoły. Jagiellonia Białystok w bramce Słowik, w obronie Strauss, Pazdan, Baran oraz Tosik, w pomocy Norambuena, Grzyb, Plizga, Quintana oraz Kupisz. Osamodnionym napastnikiem był Mateusz Piątkowski. Miś Legnica natomiast w bramce Ptak, Zasada, Mowlik, Tanżyna, Bartczak, Łuszkiewicz, Kasperkiewicz, Lankiewicz, Szczepaniak, Madejski oraz Grzegorzewski. Od samego początku mocno do roboty zabrali się żółto-czerwoni. Oto pierwsza sytuacja. Przy piłce już jest Tomasz Kupisz, wrzuca piłkę na 5 metr. Tam Dawid Plizga strzela mocno, jednak w boczną siatkę. Przy piłce ponownie Dawid Plizga. Jest szybszy zdecydowanie od zawodnika Miedzi Legnica. Tutaj Tomasz Kupisz i na strzał z dystansu zdecydował się Dani Quintana. Piłka jednak minimalnie przeleciała obok lewego słupka bramki strzeżonej przez Aleksandra Ptaka. Oto kolejna sytuacja przy piłce. Dawid Plizga i Dani Quintana. Na strzał decyduje się ten pierwszy. Piłka jednak po murze wychodzi na rzut rożny. Kolejna akcja żółto-czerwonych. Tomasz Bandrowski na wolne pole do Mateusza Piątkowskiego. Napastnik żółto-czerwonych szuka rozwiązania tej sytuacji. Wrzuca piłkę w pole karne. Do niej dopada Dawid Plizga. Piłkarz bardzo aktywny w tym spotkaniu. Ponownie do Mateusza Piątkowskiego. Strzela głową, jednak czujnie w bramce Aleksander Ptak. Tomasz Bandrowski szukał podaniem Daniego Quintany, do piłki jednak doszedł Alexis Norambuena, wypatrzył tam Dawida Plizgę. Dawid Plizga strzela jednak ponownie w bramce Aleksander Ptak. W odpowiedzi Legniczanie są już w polu karnym żółto-czerwonych. Podanie na 5 metr, tu jeszcze piłka rykoszetem trafia pod nogi zawodnika Miedzi Legnica, jednak całą sytuację rozwiązują pomyślnie obrońcy żółto-czerwonych. Kolejna sytuacja dla Jagiellonii. Podaje Strauss, przy piłce już jest Mateusz Piątkowski. Mateusz Piątkowski faulowany w polu karnym. Arbiter główny decyduje się odgwizdać 11. Wcześniej faulowany zawodnik był też bliski zdobycia bramki. Piłka nawet znalazła się w siatce, jednak Mateusz był na pozycji spalonej. Do piłki podchodzi Dani Quintana i pewnym strzałem w środek bramki pokonuje bramkarza Legniczą. Jagiellonia prowadziła 1-0. Ponownie Tomasz Bandrowski, przy piłce jest już Tomasz Kupisz, faulowany w polu karnym, tym razem jednak arbiter nie zdecydował się odgwizdać 11. Oglądamy już fragmenty drugiej części spotkania, akcja Legniczan, jednak pewnie w bramce Tomasz Ptak. Ponownie Jagiellonia, podanie do Adama Dźwigały, który wykorzystuje nieporozumienie pomiędzy obrońcą a bramkarzem Miedzi Legnica, strzela jednak w boczną siatkę. A oto sytuacja, która najbardziej podniosła ciśnienie w żyłach piłkarzom obu drużyn. Faulowany Adam Dźwigała, a także Jan Pawłowski, prowokowany zawodnik żółto-czerwonych, odpowiedział tym samym zawodnikowi Miedzi Legnica. Musieli interweniować sędziowie, a także zawodnicy, którzy siedzieli na ławce rezerwowych. Wydawało się, że Jan Pawłowski będzie musiał opuścić plac gry. Jednak sędzia pozostał niewzruszony na apele miejscowych kibiców. Chwilę później sędzia spotkania skończył mecz. Jagiellonia zwyciężyła 1-0, a strzelcą jedynej bramki był Dani Quintana. Sponsorem programu jest polska sieć sklepów Arhelan. www.arhelan.com.pl